Negro. Witamy Państwa wszystkich na wręczeniu nagród naszym laureatom. Witam wszystkich laureatów, którzy przybyli na właśnie to wręczenie nagród i rodziców, którzy się również pofatygowali, członków ekipy, która pracowała, członków jury naszych, którzy wybierają tutaj, wybierali spośród tych znamienitych filmów, które napłynęły. Ja jestem tutaj przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci i naprawdę wszystkim dzieciom, również tym, które nie dostały się aż do tego ostatniego etapu, chcieliśmy jako stowarzyszenie bardzo podziękować za ten ogromny wysiłek, który włożyliście. Naprawdę wszystkie filmy były wspaniałe i naprawdę bardzo dziękujemy, że wzięliście udział w tym konkursie. Wierzę, że w przyszłości, w kolejnych emisjach tego konkursu również weźmiecie udział. Bardzo Was zapraszamy, ponieważ zamierzamy ten konkurs kontynuować. Także przekazuję w tej chwili tutaj głos naszemu wyśmienitemu jury. Tak? Jeszcze raz właśnie witam Was, laureaci. Witam rodziców i zapraszam do naszej uroczystości. Dobrze, słuchajcie, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Na początku chcielibyśmy jako jury powiedzieć kilka słów, tak? Ja nazywam się Radosław Grygoruk, mam ten przywilej, że jestem jedną z osób, która mogła obejrzeć te filmy i też zapoznać się z nimi. Także słuchajcie, te wszystkie filmy były naprawdę bardzo ciekawe, niosły za sobą ogromną, niezwykłą treść. Kiedy je oglądaliśmy, czasami na naszych twarzach i w sercach pojawiał się duży uśmiech, czasami wzruszenie, ale naprawdę bardzo wiele z tych filmów poruszało takie treści ponadczasowe i bardzo ważne. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, nie tylko laureatom, ale wszystkim osobom, które poświęciły swój czas, czasami dni, godziny, swoje też pieniądze po to, żeby nakręcić te niezwykłe filmy i wziąć udział w konkursie Power of Family. Także w tym momencie chciałbym prosić nasze zacne jury, abyśmy wspólnie, jednogłośnie, ogromnymi brawami podziękowali tym osobom, które wzięły w ogóle udział w tym konkursie, które nas oglądają, które są tutaj. Czy tylko powiem, że zabrakło tutaj naszej jednej pani w jury, pani Magdaleny Czarnik, ponieważ niestety nie mogła dzisiaj dojechać, ona aż z Krakowa dojeżdżała, nie udało się, więc, że tak powiem, jury będzie tutaj tylko w tym troszeczkę mniejszym składzie. Okej, także kilka słów na temat jeszcze filmów i konkursu ogólnie. Poprosimy każdą z osób z jury. Ja byłem wzruszony tym, że tak dużo młodych ludzi w wieku od 16 tak, do 21 no, lat, 13. Od 13 nawet, tak, podjęło się tematu rodziny, sfilmowania rodziny. Dlatego mnie to tak wzruszyło, że pewnie tam ze względów jakichś osobistych byłem wzruszony czasami nawet do łez. No, tymi nieudawanymi manifestacjami miłości do brata, czy siostry, czy babci, czy do mamy. To był osobisty taki motyw, a drugi to był taki bardziej obiektywny. Ten drugi obiektywny czynnik cieszyło mnie to, że rodzina, która zazwyczaj na co dzień umyka naszej uwadze, jest taka przeźroczysta jak język, prawda? No bo ona jest zawsze.
pojawia się w sposób taki dramatyczny, kiedy coś się dzieje, prawda, w rodzinie. A tak na co dzień jest no, niezauważalna. A wy, ci, którzy podjęliście robienie tych zdjęć, właśnie wykazaliście, że wy ją widzicie na co dzień, codziennie właśnie. Przede wszystkim od pierwszego momentu, kiedy oglądałem te filmy, które były w konkursie, wszystkie, które przyszły, byłem bardzo jakby zaskoczony przede wszystkim prawdziwością tych materiałów, tych filmów, gdzie oczywiście ja jestem świadom tego, jak trudne jest kręcenie filmu, począwszy od przełamania w ogóle oporów przed opowiedzeniem historii, przed trudności wymyślenia całej historii. I jeszcze do tego tym bardziej nakręcenie filmu nie o jakimś tam wymyślonej postaci czy wymyślonym miejscu, tylko o rodzinie, o tych najbliższych osobach, które zna się najlepiej, a jednocześnie to, co pan Sławek mówił, że trudno jest jakby zobaczyć to z perspektywy, bo jesteśmy w środku. Więc to spojrzenie z perspektywy na rodzinę, szczególnie na rodzeństwo i to ciepło, i to, co mnie najbardziej ujęło, to miłość i ciepło, które w tych filmach jest zawarte, bo naprawdę w wielu filmach nie tylko zostało powiedziane kocham mojego brata, kocham moją siostrę, ale to zostało w różnych takich jakichś elementach opowiedzeniowych, omawiających, przedstawione w taki sposób, że ja nie mam wątpliwości, że to nie było nic sztucznego, że to nie było coś wyrozumowanego, wymyślonego, tylko szczere wyznanie miłości i przywiązania do najbliższych, do tych, z którymi się żyje. Dziękuję. Ja myślę, że w tych warsztatach tutaj te nagrody, które teraz zwycięzcy otrzymają, ale myślę, że one nie są najważniejsze. Celem konkursu jakby było też danie uczestnikom pewnych umiejętności, pewnych możliwości. I mam wrażenie, patrząc po tych 400 filmach, bo ten wybór był bardzo, po tych filmach, które doszły do nas, wybór był bardzo trudny. Przede wszystkim było widać, że wzrósł poziom jakości, że pojawił się już jakiś pierwszy profesjonalizm. I mam wrażenie, że ten największą nagrodę już właśnie wszyscy uczestnicy dostali. I teraz czekamy na to, że ten rek między tą a kolejną edycją będzie znakomitym czasem, żeby podszkalać swoje umiejętności, żeby się rozwijać. No, jesteśmy oczywiście z was dumni i mam nadzieję, że to będzie początek i to trochę też o to nam chodziło. Super, bardzo dziękujemy. Więc słuchajcie, czas na konkrety. Chcielibyśmy na początku powiedzieć o kilku filmach wyróżnionych, tak? Czyli o filmach, które nie wygrały, nie zwyciężyły, ale które w oczach jury naprawdę okazały się bardzo wartościowe. Pierwszy film to jest film Bartka Maraton Życia. No i co ja zrobiłem? Ufałem bezgranicznie trenerowi. Wziąłem fałszywych znajomych za moje rodzeństwo. Zdradziłem brata i siostrę dla ludzi, którzy mnie zostawili. Nigdy więcej już nie popełnię tego błędu. Maraton Życia, bardzo fajny film, pokazujący życie młodego sportowca, który swoje całe takie zaufanie, przyjaźń pokładał w innym koledze. Również bardzo mocno
takie zaufanie pokładał w swoim trenerze, natomiast odtrącał w pewien sposób swoje rodzeństwo, swoją rodzinę i w momencie, kiedy spotkała go pewna tragedia, kiedy stał się pewien wypadek, kiedy nie mógł brać udziału w dalszych zawodach, okazało się, że zarówno trener, jak i najbliższy przyjaciel odsunęli się od niego, zostawiając go, a wtedy właśnie mógł liczyć na swoją rodzinę. I to jest bardzo, bardzo ważne przesłanie, że rodzina naprawdę jest najważniejsza. Także ogromne gratulacje i ogromne wyróżnienie dla Bartka za film Maraton Życia. Ostatnia też scena w tym filmie pokazuje jego przyjaciela niedawnego, Lukasa, który po prostu też widać, że to, co się wydarzyło, dało mu mocno do myślenia, bo on sięga po zaproszenie, które dostał jakiś czas wcześniej od swojej siostry i chyba nawet zastanawia się nad tym, czy nie pójść na te urodziny, czy też nie spotkać się ze swoją siostrą. Także też jest to bardzo dobra puenta i podobał nam się bardzo ten film. Natomiast teraz chciałbym przedstawić pierwszy film zwycięski i tym filmem jest film Dominika, Jestem zajęty. Jestem zajęty, słuchajcie, ogromne brawa. Tata, tata, co ci się stało? Krótki, 2 minuty, 11 sekund, z tego, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo treściwy film, gdzie niezwykła postać Dominika, ale też jego taty. I zapraszam również tutaj tatę, bo to są nasi główni aktorzy. Także słuchajcie, jeszcze raz ogromne brawa. Bardzo wam dziękujemy za wasze poświęcenie, za nakręcenie tego filmu. Naprawdę byliśmy nim poruszeni. Dał nam też dużo do myślenia i też zwrócił naszą uwagę na to, jak ważny jest czas, jak ważne jest wykorzystywanie po prostu czasu. Tak? Ja już to mówiłem, ale powiem to jeszcze raz. Kiedyś było takie badanie przeprowadzone wśród osób, które już były u kresu swego życia w szpitalu. I zadano konkretne pytanie tym osobom, czego żałujesz w swoim życiu? Czy żałujesz tego, że za mało pracowałeś? Czy żałujesz tego, że za mało czasu poświęciłeś na to, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy? I żadna z tych osób nie powiedziała tego, że tak, że tego akurat żałuję. Wszystkie osoby mówiły o tym, że żałują tego, że nie spędziły więcej czasu ze swoimi bliskimi, ze swoim tatą, ze swoim synem, ze swoją rodziną. To jest naprawdę bardzo ważne i ten film bardzo mocno i świetnie to pokazuje i naprawdę bardzo serdecznie wam gratulujemy. Jeszcze raz, słuchajcie, ogromne brawa. Dominiku, proszę bardzo, dziękuję. Dyplom i też nagroda. Proszę bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękujemy ślicznie. Dobrze. Mnie z kolei przeszła przyjemność omówienia takich dwóch filmów, które zasługiwały na wyróżnienie, które zwróciły uwagę naszą jury, ale nie mogły być umieszczone w tej pierwszej piątce wspaniałych, prawda? Niemniej jednak warto o nich powiedzieć. No, był taki krótki filmik Puszki Pełne dobroci, Oliwiera. O tym, jak mała dziewczynka starała się wspomóc biedaka zbierającego puszki, wystawiając mu coraz częściej te puszki w jakichś takich widocznych miejscach. Kiedy on się domyślił, skąd te puszki pochodzą, no to nagrodził ją
w jakimś momencie w finale takim sześciopakiem zdaje się Coli, prawda? Na pewno. Na pewno Coli. No właśnie, więc ten film bardzo, przy tym to jest miła historyjka, a jednocześnie film taki poprawnie zrobiony, dramaturgicznie dobrze napisany, odegrany ładnie, z dobrym montażem, wszystko jest tam zrozumiałe i takie, ta puenta jest taka zaskakująca, no ale film nie mógł przejść do tej piątki wspaniałych, bo on się rozmijał z tematem rodziny. My tutaj się przecież skoncentrowaliśmy w naszym konkursie na fenomenie, na cudzie rodziny. No inny też właśnie taki film ciekawie zrobiony, ale rozmijający się trochę z tą naszą tematyką, to był film Lodowiko. Even in your arms I know I'll never get it right. Even when you're bent to give me comfort in the night, I've got to have your word on this. O chłopcu, który no, przeżywał różne złe emocje, no i tak przyszło mu do głowy, czy ktoś mu doradził, już nie pamiętam, te emocje zapisywać dużymi literami na kartkach i wkładać do plecaka. I on je w jakimś momencie włożył do, postawił ten plecak do pociągu i ten pociąg odjechał, prawda, z tymi emocjami. No, także ten film nas trochę rozbawił, a jednocześnie wzruszył. Ale rozminął się z tym, no, z naszym ideałem, który wyznaczyliśmy sobie jako jury, ideałem tematycznym. No i tutaj teraz mam największą przyjemność, bo chciałem zaprezentować Państwu, chciałem wręczyć dyplom laureata konkursu filmowego dla pana Sebastiana Radzimińskiego. Wszystko zaczęło się pół roku temu, kiedy przechodziłam największy dołek emocjonalny. Przyjaciele się ode mnie odwrócili. Rzucił mnie chłopak, którego kochałam. Kłótni z rodzicami było coraz więcej. Byłam załamana. Sięgnęłam po środki odurzające. Alkohol, narkotyki. Zaczęły się drobne kradzieże, bo moich oszczędności nie było wystarczająco dużo na nowy towar. Chyba go tutaj nie ma, go właśnie. Mhm. On jest tej piątce, on jest tej piątce wspaniałych. Ja szczególnie byłem jego fanem i promowałem go i walczyłem o niego, prawda, żeby był w tej piątce, bo on opowiedział bardzo sprawnie, bardzo filmowo, krótką historię, niezwykle wzruszającą, przekonującą o miłości braterskiej, czyli takiej, tak, miłości braterskiej. Ten film zaczyna się od takiej zimnej, takiej bezduszej rozmowy brata z siostrą przez chyba WhatsAppa. Brat jest na studiach w Portugalii, siostra siedzi w domu z rodzicami. Tak rozmowa się nie klei, jak to u młodych często, prawda, brat jest taki chłodny, mówi coś o swoich studiach, no jak ta młoda, prawda, no ona mówi, że jest w porządku, no nic z tej rozmowy nie wynika. Ale brat w końcu mówi, no to powiedz coś o sobie. I ona zaczyna opowiadać, prawda, i ten smutek, który miała na twarzy, on się wyjaśnia. Że miała taką, że przeszła taką typową drogę nastolatki, która no, w jakimś momencie załapuje się do złego towarzystwa, prawda, i zaczyna ten regres, czyli taki, no, idzie ku schyłkowi, zażywa narkotyki, alkohol pije, prawda. I to tak wygląda właśnie jak opowieść bratu. I w ostatniej sekwencji, w ostatniej scenie widzimy brata, jak w akademiku w Portugalii, w Lizbonie, szybko pakuje swoje rzeczy i nie ma nic wartościowszego od miłości do siostry. Prawda? Byłem po prostu tym filmem absolutnie no, zawojowany. Dziękuję bardzo. Nie ma pana Sebastiana, ktoś mu to prześle, prawda? No. Odbieram w imieniu pana Sebastiana. Proszę bardzo. Okej.
film Ani, który jest próbą, pamiętam, że mówiłem, że to jest taka dramatyczna próba opowiedzenia o tym, jak można by nakręcić film, albo jak powstanie film o kwestii wyboru między, nazwijmy to, między życiem a życiem, bo sprawą trywialną jest kwestia wybierania między, no nie trywialną, ale znaną nam, wybieranie między życiem a śmiercią. Natomiast w momencie, kiedy musimy wybrać pomiędzy jednym życiem a drugim, to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Jest pani chora, nie da się nic zrobić. Sugerują aborcję. Tylko tyle powiem, że życzę dziewczynie, żeby zrealizowała ten film wszelkimi możliwymi środkami, dlatego że ten film musi powstać. Ta wewnętrzna historia, to przeżycie, ten pomysł w ogóle bierze się z jakichś bardzo poważnych przeżyć związanych z tą osobą. Więc opowiedzenie tego będzie jakimś spełnieniem w ogóle wielkiej potrzeby. I ten film, muszę powiedzieć, że nawet sam pomysł tego filmu bardzo mnie wzruszył, bo miałem okazję z realizatorką rozmawiać i zastanawialiśmy się, jak w ogóle próbować opowiedzieć o tym filmie. Więc gratuluję, wspaniały pomysł. Film Joachima, znakomity, jakby to, co najbardziej mnie ujęło, to jego stosunek do samego siebie, czyli ten samokrytycyzm, dowcip na temat samego siebie, dowcip na temat otoczenia. W ogóle koncepcja, że nagle znika rodzina i o hura, mogę robić wszystko, co chcę w domu, a potem nagle z czasem pokazuje się totalna załamka i jakby prawda o tym, co się z nami dzieje, kiedy żyjemy w samotności, kiedy nagle ktoś zniknie. I wspaniałe jakby domknięcie tej całej historii, że rodzina tak naprawdę, no co się stało? Nic się nie stało, no na dzień wyjechaliśmy, a ty świra dostałeś. Ja nie wiem, co mu mogę powiedzieć. Ach, to może ja coś powiem. Cześć, to znowu ja w tej części materiału. Zresztą tak jak ostatnio chciałbym trochę naprostować to, co mieliście okazję przed chwilą obejrzeć. Na filmie przedstawiłem sposób, w jaki ja spędzam dni, w których jestem sam w domu. Tylko dlatego postanowiłem nagrać film w taki sposób, w jaki go zobaczyliście. Czyli to była moja codzienność. W pewnym momencie widać metamorfozę głównego bohatera. Czyli kiedy przestał patrzeć tym i zaczął myśleć tym. Niesamowity film, świetnie nakręcony, chłopak bardzo zdolny też i rokuje bardzo dobrze jako w ogóle twórca filmów, nie wiem, spektakli, jakichś pomysłów. W ogóle można powiedzieć, że człowiek renesansowy, bo i muzyk, a cappella świetnie performance wykonał. Coś, co zrobiło znakomite wrażenie. Więc chcę powiedzieć, że te rzeczy, te filmy są dużo szersze, nawet, wybaczcie mi, ale powiem tak, że one wykraczają poza w ogóle pojęcie tego festiwalu. I to, że tutaj jakby nie zostały nagrodzone przez bardzo wąskie kryteria, to nie znaczy, że ich wartość jest umniejszona w tym momencie. Gratuluję i życzę sukcesów i podtrzymywania chęci realizowania filmów, bo to jest wielkie wyzwanie. Teraz na temat laureatów gratuluję przede wszystkim Karolinie Świder, która nakręciła też bardzo fajny film, który został wybrany do piątki laureatów. Dzień dobry. Halo, halo, witaj Wiktorio. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam dzisiejszy trening? Wykonałaś cały schemat? Tak, bardzo się staram. Dzisiaj ćwiczyłam szczególnie stopy i pozycje techniczne. No, to cudownie. Zobaczymy, jakie będą efekty. Bo wiesz, że wiele od ciebie oczekuję. Jesteś naprawdę obiecującą tancerką. Dziękuję.
Cudownie w takim razie. Posłuchaj, mam dla ciebie pewną propozycję. Ten film jest takim pokazaniem wyboru, najprościej mówiąc, wyboru pomiędzy szerokim światem i w ogóle tym, co nas czeka, a właśnie rodziną, która tak naprawdę możemy powiedzieć, że nie jest jakimś szerokim światem, wielkim wyzwaniem, czymś nowym, ale to nie zmienia faktu, że tak naprawdę mocni jesteśmy rodziną. I ta przemiana wewnętrzna w bohaterce filmu tutaj jest świetnie pokazana. W ogóle niesamowite jest, na początku pokazane jest, jak dziewczyna ćwiczy jakieś sety baletowe, nie wiem jak to nazwać. Robi to niesamowite, profesjonalne wrażenie, więc wiemy już, że jest bardzo daleko jakby w swojej, nazwijmy to, przyszłej karierze, i czuje i wie, że może zrobić dużo i oddaje to wszystko na końcu właśnie tej całej historii w ofierze dla właśnie rodziny. Bardzo gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Tak. Chyba tak. Proszę bardzo, to jest nagroda. Niech ta nagroda nie ogranicza pani w realizacji dalszych filmów. Niech pani nie ogranicza w ogóle jakiekolwiek problemy techniczne czy coś takiego. Najważniejszy jest pomysł i chęć powiedzenia czegoś. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Drugi film, również wspaniały, Noemi Chwalisz, która... No, zapraszamy panią, proszę. Jest Noemi, tak? Tak, jest. No, ja dałem 12 punktów. No, tutaj pan Sławek walczył jak lew o to, żeby ten film znalazł się w piątce. Film również o poświęceniu wielkim. Co prawda, tytuł jest Daleka krewna. Mamy piątek. A że nie mam dziś wykładów, to pomyślałam, że zrobię live'a. Na początek chciałabym powiedzieć, że jestem mega wkurzona tą całą sytuacją i to mnie już po prostu przerasta. Nie można wyjść do znajomych, się z nimi spotkać, nie można w ogóle wyjść z domu, wszystkie wykłady, wszystkie zajęcia są online, wszystko jest zdalnie i nie mogę pójść sobie do pracy na basen, bo baseny są zamknięte. Nie wiem, jak to interpretować. No, nie zagłębiajmy się, bo ten tytuł może nieść takie dorozumienie. Daleka krewna to znaczy, że nie dam tej krewnej siebie całej. Ale tutaj jest też pokazana jedna rzecz w tym filmie, słuchajcie. Dziewczyna jest ratownikiem, tak? Pani będzie ratownikiem zawodowym, tak? A to jest... To jest poświęcenie wielkie. To jest, tutaj miejmy świadomość tego, że zdarzą się w życiu rzeczy, gdzie trzeba będzie dać siebie całego dla innego człowieka, bez zastanawiania się, czy to się opłaca, czy nie. I samo to już jest bardzo istotne w tym filmie. A ta jakby też przemiana, to oddanie wolności, oddanie perspektywy, bo pojawiła się perspektywa przeniesienia własnego mieszkania, całkowitej jakby niezależności, to są rzeczy, które są bardzo jakby ponętne dla osoby, która chce coś dalej jakby się rozwijać. Bo wiadomo, zawsze musimy mieć świadomość tego, że rodzina jest, niektórzy mówią, że najlepiej z rodziną się wychodzi na zdjęciach, prawda? Poniekąd jest to prawda. Czasami z rodziną są starcia, nie jest lekko. To nie zmienia faktu, że tego czegoś, tego cudu prawdziwego, jakim jest rodzina i najbliżsi, no kochani, nie zamienimy na nic innego. Musielibyśmy sobie w tym momencie zbudować obok przez całe lata zupełnie nową rodzinę. A to tak natychmiast, tak o tak, tego się zrobić nie da. Więc wspaniały przykład właśnie ważenia wartości i świadomości, że lepiej dla nas i dla nich jest być razem, bo z tego wyjdzie coś jeszcze lepszego. Ja muszę powiedzieć tutaj, Pan Bóg daje więcej niż chcemy. Jeżeli tylko pokażemy, że kochamy naszych bliskich,
Jeżeli tylko pokażemy, że możemy dać z siebie coś więcej niż tylko to, co chcemy, to dostajemy w tym momencie od Pana Boga jeszcze więcej. Gratuluję. A tym razem dostaje Pani ode mnie dyplom i nagrodę. I też chciałem powiedzieć wszystkiego dobrego. I mam wielką, wielką nadzieję, że to nie jest ostatni film. Też mam taką nadzieję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dobra, to może zacznę najpierw od wyróżnionych. Pierwszy film to był film autorstwa Gosi pod tytułem Chochliki. Strych! Tak. Na strychu są, szybko! Nie martwcie się, ja już z nimi pogadam. O, kawa. Kto mi zrobił kawę? Nie ja. O, kto tak pięknie posprzątał kuchnię? Nie wiem. Czy Lidia zrobiłaś matematykę? Tak. A z kim robiła matematykę? Z nikim. Opowiadał on takiej sytuacji, gdzie w domu przy podziale obowiązków, czy też wśród pierwszeństwa do pewnych właśnie tam czekolady było, okazywało się, że gdy ktoś pytał, kto miał posprzątać, kto zjadł całą czekoladę, to się wszyscy odzywali, no nie ja, to mnie nie dotyczy i tak dalej. No i w pewnym momencie rodzina podejmuje się poszukiwania przyczyny, no i stwierdza, że winne są, muszą być temu wszystkiemu chochliki, więc jeden z uczestników stwierdza, że po znalezieniu tych chochlików jeden z uczestników młodszych podwija rękawy, ja się z nimi już rozliczę. No i po poradzeniu sobie z chochlikami nagle się okazuje, że wszystkie obowiązki w domu są rozwiązywane jakby nie wiadomo przez kogo. Tam ojciec dostaje kawę, też nikt się nie chwali, kto to zrobił. Bardzo przyjemna miniatura filmowa z taką dużą dawką uśmiechu i no, musieliśmy ją docenić. I ostatni film, zdecydowanie zasługujący na to, żeby Zosia wzięła udział w trzecim etapie konkursu, to jest film o tytule Przybysz. Ciągle widzę w myślach twarz mojej siostry, a tuż obok swoją, wykrzywioną gniewem. Już nawet nie pamiętam, o co poszło tym razem. Pewnie znowu jakieś głupstwo. Dlaczego ciągle się tak kłócimy i nie możemy żyć w zgodzie? Jaka jest przyczyna? Czemu nie może być tak jak dawniej? Czemu nieustannie się kłócimy, nawet o głupstwa? Jest to opowieść o chłopaku, który udaje się na spacer do lasu i takim właśnie przechodząc przez ten ciemny las, trochę w labiryncie własnych myśli, rozmyśla o siostrze i w trakcie całej opowieści zaczyna się w nim gubić. Z lasu wyprowadza go w sposób tajemnicza dziewczynka, która go wyprowadza z lasu i cała akcja kończy się pięknym, trochę moralizatorskim spotkaniem w kościele, gdzie można znaleźć właśnie symbol obecności tej dziewczynki, która wyprowadziła chłopaka. Chłopak cały czas rozmyśla właśnie o swojej siostrze i to jest jakby jego punktem odniesienia. Film nas przede wszystkim ujął swoją magicznością, swoją baśniowością. Wszystko w nim zagrało, muzyka, ta opowieść chłopaka. Film miał 6 minut, był jednym właśnie z tych dłuższych, a jednak po prostu się go oglądało z napięciem, z wielką uwagą, więc zdecydowanie był wśród naszych faworytów. Zosia, gratuluję. Tutaj jest... Zosi nie ma, ale tu jest dyplom dla ciebie, jest nagroda dla ciebie, na którą pewnie bardzo czekasz, więc wszystko przed tobą.
dotrze do twoich rąk już niedługo. Bardzo ci dziękujemy za ten film i spodziewamy się wiele po tobie. Co? Okej, także słuchajcie, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Super, że znaleźliście czas, że przybyliście w tych warunkach tutaj. Także naprawdę bardzo dziękujemy. I to były dla nas naprawdę przywilej i przyjemność oglądać i oceniać te wszystkie filmy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim wam, a szczególnie laureatom dziękujemy. Świetna przygoda. Dziękujemy też jury za pracę, która, muszę przyznać, trwała sporo, bo wiele długich godzin. Ojejku, wow, wow. Tak, także dziękujemy. Dziękuję bardzo. Za zaangażowanie, dziękuję. Za naprawdę duże emocje, dziękuję. Które towarzyszyły tym... Szkoda, że Magdy nie ma. No i poprosiłabym cię, Paweł, o tak, Pawłowi, tak jest. Który z wielkim trudem ciągnął ten cały festiwal, tak? Służył tutaj, że tak powiem, pomysłami, ciężką pracą. I że tak powiem, był, tak, był inicjatorem, tak, i jednocześnie tak, tutaj z wami też sporo czasu spędzam. Ale myślę, że tym bukietem się powinien podzielić też z tobą, Magda, bo bez ciebie by się nie udało. Proszę, na twoje ręce podtrzymaj. Wszyscy ci damy kwiaty. Bardzo dziękuję. Będę może. Cieszę się. Ja pamiętam ten moment, kiedy pierwszy etap się rozwiązywał. Czyli było spotkanie jury w naszym studio i też pamiętam tam taką euforię, jaka spłynęła na wszystkich, bo naprawdę do ostatniej chwili zastanawialiśmy się, czy wysyłacie nam te filmy, czy nie. Byliśmy naprawdę, to było oczekiwanie w wielkim napięciu. W wielkim napięciu, a większość filmów spłynęła w ostatniej chwili trochę. Nie dziwię się, też sam bym wysyłał w ostatniej chwili, więc, ale było to napięcie i pamiętam ten taki moment wielkiej radości i euforii, wręcz kiedy już było wiadomo, że wasze filmy przyszły, że są przetwarzane jakby przez jury i one tam są. I też pamiętam to takie super dużą radość po tym, jak jury ogłosiło wyniki i mieliśmy to pierwsze spotkanie, pomyśleliśmy sobie, Boże, to pierwszy raz w naszej historii, jak właśnie spotykamy się z młodymi twórcami, bo po co ten konkurs w ogóle został wymyślony, po co on powstał? Żeby dać głos ludziom, którzy chcą mówić o swoich wartościach do swoich własnych rówieśników. Żebyście to wy mogli się wypowiedzieć, bo to po to wszystko jest zrobione. Żebyście to wy mogli też, jakby po to jest ten drugi etap, w którym są laureaci i myślę, że każdy laureat też tego drugiego etapu, który dostał ten sprzęcik, też się nauczył dużo fajnych rzeczy a propos tego, jak opowiadać. Bo wierzę w to, że każdy ma historię, którą warto opowiedzieć, każdy. I teraz kwestia jest tego, żebyśmy umieli o niej mówić i żebyśmy umieli o niej mówić w ten sposób, żeby inspirować innych do poszukiwania tych dobrych wartości. A ja jeszcze, jeśli mogłabym wykorzystać ten moment, może bym zaprosiła laureatów i może tak by powiedzieli trochę o tej przygodzie swojej, jak się czuli, jak im się kręciło, możemy? To jest tak inaczej w ogóle niż normalnie, bo mamy zapośredniczoną obecność. Ja tak, to może tobie przekażę. Tak, chodźcie tutaj na środek. W którą kamerę mamy się patrzeć? Tamtą. Dobrze. To zaczynając od siebie i mówiąc też w swoim imieniu, na pewno to była przygoda, której nigdy nie zapomnę. To było niesamowite doświadczenie, też czekać na te wyniki, wielkie napięcie, ale też samemu przygotowywać, tu kombinować, dogadać się z moją rodziną, to też jest cud, więc dziękuję mojej rodzinie też za współpracę. Dziękuję wszystkim rodzinom za waszą otwartość w takim wspieraniu też waszych dzieci, waszej młodzieży, w tych ich pasjach, w tych ich talentach. A jeśli chodzi też o mnie, to wiele filmów przygotowałam naprawdę tak wolontarystycznie. Wiele filmów albo dla szkoły, czy dla znajomych, czy dla rodziców. I tak zawsze się tym interesowałam. A teraz wiem, że to jest moment, w którym ta praca też moja została doceniona. I no to jest niesamowita przygoda. Te materiały, które tu dostaliśmy do dyspozycji, wszystko jest super. I jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad tym, czy brać udział w drugiej edycji, niech przestanie się zastanawiać i po prostu to zrobi. Dziękuję.
Dobra, to ja w ogóle zacznę od tego, że ja dalej nie wierzę, że ja tu jestem i po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego, spotkać się z wami wszystkimi. Po pierwsze gratuluję tutaj całej naszej piątce, gratuluję wszystkim, którzy postanowili w ogóle wysłać filmy na pierwszy etap, że chcieli podzielić się tymi swoimi wartościami z wszystkimi nami, z całą Polską. To jest coś niesamowitego. Co do tworzenia filmu, bardzo się cieszę, że miałam okazję coś takiego stworzyć, bo podobnie jak Noemi, zawsze interesowałam się filmem, ale było to bardzo amatorskie i nigdy nie przypuszczałam, że będę w takim miejscu, że będę na szczeblu ogólnopolskim. W ogóle dla mnie to jest coś niesamowitego. I bardzo dziękuję, jeżeli będą to oglądać, bardzo dziękuję swojej rodzinie, szczególnie też głównej bohaterce, czyli mojej przyjaciółce, wspaniałej tancerce, która doskonale odegrała tą rolę. Ja nawet nie przypuszczałam, że jest taką dobrą aktorką i ją od tej pory doceniać ją będę zawsze pod tym kątem. I co? I powtórzę po Noemi to samo. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy brać udział w drugiej edycji, to nie zastanawiajcie się, tylko no, czekamy na wasze filmy. Dobra, to ja w sumie nie wiem, co powiedzieć, ale tak, chcę wszystkim tutaj podziękować. Przede wszystkim rodzinie, głównym aktorom Bartoszowi i Krzysztofowi, żeby było nagrane. Tak, ale oprócz rodziny jeszcze tutaj wszystkim obecnym członkom jury i osobom, które się z nami konsultowały, bo bez tych warsztatów myślę, że te filmy na pewno nie osiągnęłyby takiego poziomu, jaki osiągnęły przez to, że mieliśmy właśnie konsultacje, że mogliśmy tak naprawdę w każdej chwili i dnia, i nocy napisać, żeby pogadać, skonsultować się o filmie. I również gratuluję wszystkim, którzy przeszli, którzy nie przeszli i wszystkim, którzy po prostu zabrali się do tego i spróbowali. No bo to jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, żeby krok po kroku rozwijać się i w sumie próbować nowych rzeczy. I też mogę w sumie powtórzyć po dziewczynach, że zapraszam do drugiego etapu. Ja już tak, tradycyjnie powiem, że to nie koniec. To nie koniec, bo jest jeszcze jeden etap, trzeci etap i ci Państwo, jeszcze więcej, cała ta nasza piątka finałowa wchodzi do trzeciego etapu. W trzecim etapie finałowym przygotowujemy film Po pierwsza rodzina, który wyjdzie jeszcze w tym roku, do którego zdjęcia zaczynamy już w następnym tygodniu, a jutro oni będą pracować razem ze mną nad tym, żeby ten film był jeszcze lepszy, żeby ten scenariusz się jeszcze lepiej rozwinął, żebyśmy mogli poznać ich punkty widzenia i zobaczyć, jak oni będą mogli się włączyć w tą pracę, a potem przed nimi doświadczenie profesjonalnego planu zdjęciowego i będziemy wam o tym mówić i na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, prawdopodobnie na naszej stronie internetowej też pojawi się materiał, więc jeśli teraz to oglądacie, co jest trochę później niż wtedy, kiedy to mówię, to czekajcie na jeszcze więcej, bo jeszcze nie kończymy, jeszcze nie lądujemy. Jeszcze przed nami jeden etap i do samego końca tego roku będziecie o nas mogli słyszeć jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Ktoś będzie jeszcze myślał, a to ja mam ten zaszczyt, żeby zakończyć, bardzo się cieszę, jeszcze tam mojemu zespołowi, Zuzi, która robi zdjęcia, serdeczne podziękowania całego jury, dziękuję, mieliśmy okazję się wielokrotnie spotykać, pani Magdzie Trojanowskiej, bez której by też się to nic nie odbyło, myślę, że gorące brawo. A Tomek, no tak, wy go znacie, tu go nie ma, ale bez niego też byłoby ciężko. Tomek, osobiście bardzo serdeczne podziękowania składam. Myślę, że wszyscy cię też kojarzą z różnych materiałów i dziękujemy ci. Mam nadzieję, że będziesz z nami też następnym razem. I co? Tak? Przyszło mi już teraz skończyć? Mogę skończyć? Czy coś jeszcze mam powiedzieć? Tak jest. No to co? Do zobaczenia dalej. Widzimy się na naszych mediach społecznościowych i czekajcie na film, bo jeszcze będzie film.